Witam w kreatywnych inspiracjach Goku. Dziś pokażę Wam, jak namalować reki na 3D. Do wykonania naszej pracy będą potrzebne kartki, jedna formacja A4 techniczna, połówka A4, czyli A5 oraz karteczka dowolna, żeby rozprowadzić farbę. Farba akwarelki, cienkopisy i mazaczki czarne do konturu. Różnej grubości okrągłe i płaskie pędzelki, ołówek, klej, pojemniki z wodą oraz ręcznik papierowy. A zatem przystępujemy do naszej pracy i zaczynamy od tego, że wykonamy szkic. Szkic ołówkiem. Zwróćcie uwagę, żeby rysować nie od samej krawędzi dołu kartki, tylko na pewnej wysokości. Umieszczamy nasze oczy. Tutaj nozdrza delikatne. I jeżeli już mamy szkic wykonany ołówkiem, wybieramy mazaczek, może być z grubszą końcówką, i oprawiamy. Gumeczką możemy delikatnie wytrzeć ołówek. Fajnie, jeżeli takie mazaczki i cienkopisy będą wodoodporne, wówczas ułatwi nam to pracę. Ilość rybek dowolna, u mnie będą 4. I teraz przystępujemy do malowania. Farbki, akwarelki będą najlepsze. Następnie moczę pędzel, troszeczkę zwilżę kartkę. Zwilżę też farbki, mogę je troszeczkę do tego celu. Właśnie mam jeszcze karteczkę dodatkowo, żeby sprawdzić, jaki odcień uzyskam, mieszając tutaj na mojej kartce. Delikatną plamą zawsze możemy dodać jeszcze później mocniejszego akcentu barwnego. Nadmiar wody można zdjąć ręcznikiem papierowym. Tak, zaraz pokażę. Zobaczcie, mam tutaj za dużo. I fajnie zdejmujemy. I teraz można kolejny kolor nałożyć. Teraz szukam mniejszego pędzelka czystej wody i sobie tutaj wybieram żółty pomarańcz. Dobra, mniej więcej coś takiego. Bierzemy format A5, czyli połówkę naszej A4 kartki. Składamy ją na pół. Równiutko. O, już się zdążyła pobrudzić. Następnie połówkę na kolejne pół. Bierzemy mazaczek z grubszą końcówką i robimy taką ramkę. Przy krawędzi zaokrąglamy. Tak, zobaczcie, tu jest środeczek i on sobie tak zostaje, a my ciągniemy linię. Fajnie, jeżeli będą miały różną wielkość, nadgryziony kształt, uszczerbione te zęby. I zaczynamy po kolei.
Dalej, co trzeba zrobić? Otwieramy naszą paszczę. Tutaj możemy ołówkiem delikatnie zaznaczyć linię, gdzie się kończy, tak? Ułatwi nam to sprawę. I rysujemy nasze szkielety rybek. Następnie troszeczkę nadamy koloru ku naszym szkieletom. Bierzemy kolejny pędzel i szukamy fioletu. Zaraz sprawdzę, gdzie on jest. I tutaj fajnie nadamy tło. Następnie szukam czarnego koloru i tutaj trzeba szczeliny między zębami zamalować na czarno, żeby było bardziej groźnie i dramatycznie. Myjemy pędzelek, żeby był w miarę czysty i szukam delikatnego czerwonego koloru, żeby dokończyć tutaj naszą pracę. I tak, praca musi wyschnąć, żeby ją za moment przykleić. Kiedy już nasze zęby wyschły, odwracamy na drugą stronę. Bierzemy klej. Bierzemy klej i będziemy przyklejać paszczę naszego rekina, żarłacza. I mniej więcej w tym miejscu na środeczku zakręcamy klej i tak prezentuje się nasza praca z rekinem. Życzę udanej zabawy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.